Hej, witam was serdecznie, tu jest Bedairon i zapraszam was na taki krótki odcineczek, znaczy krótki odcinek, raczej taki bonusowy odcinek, bardziej bym powiedziała, odnośnie, zaraz wam pokażę, jak widzieliście, miałam mniej chyba tych pieniędzy, ale jest glitch, wow, odkryłam glitch w Dragon Age Originsie. Zobaczę, co on ma i pokażę wam, jak to działa i na jakiej zasadzie. Wiem, że to nie działa na ponoć... Legendy mówią, że to nie działa na tym... Kurde, może nie do niego, bo mamy tu zadanie do odebrania tej zbroi ze smoczej łuski. Ale tam naprzeciwko jest gościu. Jeszcze. Tu po tej stronie, o. To chyba obojętnie jaki sprzedawca. Witaj ponownie. Chcesz dobra. Coś jeszcze obejrzeć? Tak, pokaż. I pokażę wam, o co chodzi. Zaopatrzony jest w znak jakości mego teścia. No dobra. Najlepsze... Dobra. Perdo. O, jaki wielki młot. Dobrze, mamy tak. Poszukać sobie w inwentorku naszym drogim najdroższą rzecz, jaką mamy. Mamy właśnie ten pałąż 16 sztuk złota sobie kosztuje. Tu mamy jakieś w ogóle 13 też, ale to jakaś zbroja. I działa to na takie zasadzie. No nie, bo jak sprzedajemy, czy tam... Tak, sprzedajemy, bo to chodzi o sprzedawanie. Sprzedajemy, no to naciskamy lewy przycisk myszy, przeciągamy i wrzucamy, no nie? I jak chcemy, to jest jedna opcja. Druga opcja, naciskamy prawy i tu jest sprzedaj. No nie? To to samo, no nie? To jest albo właśnie lewym i przerzucić, albo prawym i sprzedaj. Jest taka opcja, że tylko musicie to zrobić razem. Musicie przytrzymać sobie dany przedmiot, nie przenosić go, tylko trzymać ten, nacisnąć prawy przycisk myszy i dać w tą strzałkę. Nie wiem, czy to teraz mi zadziała, bo to chyba nie. I jak właśnie tak trzymamy, puścić najpierw prawy przycisk myszy. Widzicie, już nam dodało. Pomimo, że jeszcze trzymam tą tarczę lewym, puszczamy lewym. Widzicie, dostaliśmy dwa razy tyle, ile żeśmy mieli dostać. I wrócę sobie. No i mamy dwa. Dwa razy nam policzyło za ten przedmiot, no nie? Pokażę wam jeszcze raz. Lewy przycisk trzymamy, naciskamy prawy i przeciągamy całą, trzymając obydwie lewy i prawy przycisk myszy. Puszczamy prawy, już dodało nam i teraz puszczamy lewy. Zaś nam dodało, ale i tak to drugie dodanie jest bardziej, żeby potem musimy kupić, no nie? No i tak możemy w kółko aż tyle... Tyle razy możecie sobie tak robić, ile wam dusza zapragnie, ile potrzebujecie, nie wiem, do jakiejś super wypaśnej broni. Tu ma 150 coś, chociaż raczej tego nie będę kupować, ale tak jak mówiłem. No. Lewy, prawy, przeciągamy, puszczamy prawy i lewy. No. To takie krótkie. Ja mam pokazać, że można pieniążki zarobić. Jak ktoś chce, nie wiem, nakupować sobie wszystkich zbroi, wszystkich broni, nie wiem, cokolwiek chcecie, jakieś ulepszenia, księgi, tak jak ja tam miałam tą księgę. Te księgi, mikstury, to tamto, siamto, owanto, co tam dusza wam zapragnie. To możecie sobie właśnie w taki sposób sobie podrobić pieniążki, dorobić się. No nic, dzięki za ten krótki poradnik. Glitche powinno się, jak chcemy, to raczej tam, no wiadomo, że może zepsuć rozgrywkę, bo pieniążki darmowe, no nie? No ale ktoś, jak tam wiecie, chce, już grał w Dragon Age'a i chce sobie kupić wszystko, no to proszę bardzo, może sobie takie rzeczy zrobić. No nic, dzięki za ten krótki poradniczek taki. No nic, dzięki, cześć.